Game Boy. Tak o tym urządzeniu mówią bułgarscy i polscy złodzieje. Wygląda jak gra, ale to urządzenie, które wystarczy zbliżyć do klamki samochodu, by odebrało sygnał. I teraz processing smiata. Kalkuluje. Dekodowanie nie trwa długo. Starsze auta stają się bezbronne po minucie, nowsze po trzech. Złodziej może wrócić do samochodu z własnym elektronicznym kluczykiem, kiedy tylko chce. No i wszystko się pięknie włączyło. Leszek Dawidowicz, dziennikarz programu Raport w Polsat News, dotarł do handlarza złodziejskim sprzętem w Bułgarii. Urządzenie zapamiętuje 40 kluczyków, także możemy mieć 40 kluczyków do różnych samochodów w jednym urządzeniu i ukraść się nawet jednej nocy. Bułgarski sprzedawca złodziejskiego Game Boya pochwalił się reporterowi, że jest głównym producentem tych urządzeń w Europie i na świecie. Bułgarzy są przekonani, że mają do czynienia z polskimi złodziejami samochodów. To u niego sprzęt do kradzieży aut kupują polscy przestępcy. Nogo. W zeszłym roku przy pomocy tego sprzętu z polskich ulic skradziono ponad 1000 aut. Są to samochody głównie koreańskie i japońskie, czyli samochody, do których nie ma zamienników, części zamiennych, nieoryginalnych. Trzeba kupować oryginały. Byli policjanci mówią, że przez to urządzenie kradzież aut stała się wyjątkowo prosta, bo złodziej może samochód zabrać kiedy chce i spokojnie nim odjechać. Nawet jakby ten pojazd stał pod oknami kamer, tak, i czterech ochroniarzy oglądało, no to co, przychodzi gość, wsiada i odjeżdża właściciel, tak? Nie ma żadnego ruchu fałszywego. O materiale programu Raport nagranym w Sofii pisze dziś bułgarska gazeta Telegraf. Artykuł i zapowiedź raportu jest także na jej stronie internetowej. Zabawka z Bułgarii kradnie 40 samochodów dziennie w Warszawie. Sprawą zainteresowały się główne bułgarskie telewizje. Proszą autorów raportu z Polsat News o udostępnienie tych zdjęć. Proszę bardzo. Pozostaje pytanie, jak zabezpieczyć bezkluczykowe auto przed złodziejami. W tej chwili w nowych modelach samochodów instaluje się taki system, który po ruszeniu samochodu informuje nas na nasz telefon komórkowy, że ten samochód się poruszył. Możemy ten samochód wtedy zdalnie wyłączyć, ale dopiero wtedy, kiedy złodziej zatrzyma się tym samochodem. On nie może być wyłączony w czasie jazdy. Innego zabezpieczenia nie ma. Producenci aut pracują nad rozwiązaniem problemu. Na razie producenci złodziejskich urządzeń są o kilka kroków przed nimi. Jarosław Kuś, Wydarzenia.